Rok masz dzień pierwszy. Wam pokazać w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsze to jest pudełko Glossy Box. Zamówiłam sobie je w Black Friday. Była wtedy o połowę tańsze. Zapłaciłam tylko 5 funtów, także pokażę wam, co jest w środku. Pierwsza rzecz to jest taki naturalny żel do mycia ciała z firmy Green for Botanic, także no, nie znam tej firmy, no ale zapach ma bardzo, bardzo ładny. Pachniało nim całe pudełeczko. Kolejna rzecz to jest taka maseczka w płachcie z Bootsa. Bardzo lubię takie maseczki, także super. Kolejna rzecz to jest taki pędzel dwustronny z takiej firmy Sport FX, czy nie mam pojęcia, jak to się czyta. Tu mamy taką płaską końcówkę, a tutaj taką bardziej zaokrągloną, ale włos jest bardzo mięciutkie i fajne. Kolejna rzecz to jest taka mini maskara z firmy Radial. Niby ma być XXL, ale używałam jej raz. No, szału nie ma. Zobaczymy. Fajnie, że jest taka mała, możemy zabrać gdzieś w podróż. I ostatnia rzecz to jest bronzer z firmy ML. Nie znam firmy. I on ma takie złote drobinki, nie wiem czy widzicie. Szkoda tylko, że nie ma lusterka, no ale będzie fajny na lato. Co do pudełeczka, to jest bardzo fajnie wykonane, takie twarde, na pewno je sobie zostawię i będę używać. I zastanawiam się, czy zamówić sobie Glossy Box na grudzień, no jakaś edycja świąteczna może będzie, zobaczymy. Chyba się skuszę. Druga rzecz to jest taka torba, właściwie to jest kalendarz adwentowy, który zrobiłam sama dla mojego narzeczonego. Tutaj są 24 jakieś prezenciki, upominki, jakieś naprawdę drobnostki. Tutaj mamy takie coś. To jest właśnie z Glossy Boxa. Wykorzystałam to do tego, bo myślę, że to fajnie wygląda. I tak jak mówiłam, naprawdę tutaj są różne rzeczy. No powiem wam, trochę mi to zajęło chyba z 2 godziny, gdy to pakowałam, ale jestem zadowolona z efektu. I one wszystkie są pomieszane, także będzie trochę szukania. Tu mamy na przykład jedynkę na dzisiaj, także zobaczymy później, co tam było. Okej, właśnie idę do sklepu, ale chciałam wam powiedzieć o takich organizacyjnych sprawach. Pierwsza rzecz, chcę się nagrywać przy ludziach, no ale dobra. Właśnie wróciłam do sklepu i także wszystko wam pokażę, co kupiłam. Sorbet do smaku mango. Dalej mamy mandarynki, oczywiście musi być już klimat świąteczny. Dalej tutaj mamy serek Filadelfia do kanapek do pracy, mleko i taka roślinka to jest chyba gwiazda betlejemska. Myślę, że też fajny kolejny akcent świąteczny. Tutaj mamy pieczywo i kalendarz adwentowy. Tu jakoś pomyślałam, że dlaczego nie. Hej, właśnie chcę do was chwilkę pokazać. Pierwsza rzecz to, że vlogmasy na pewno nie będą codziennie, bo nie jestem w stanie tego zrobić, bo pracuję. Tak, mam tylko jeden dzień w tygodniu wolny, więc to ciężko. Na przykład dzisiaj, teraz jestem przed pracą, za godzinę idę do pracy, wrócę wieczorem. Mam plany, żeby iść na siłownię, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na przykład jutro pracuję cały dzień i wydaje mi się, że vlog z samego poranka, co nie będzie się działo nic, oprócz tego, że wstanę, ogarnę się, zjem śniadanie, jest bez sensu. Druga, zaczynamy serię Vlogmas, ale zaczynamy też mój kanał. Nie wiem, czy to ma sens, zobaczymy.
już bardzo dawno mi się podobało nagrywanie na YouTube'a, zwłaszcza vlogi, a vlogmasy to już szczególnie. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Uznałam, że seria vlogmas jest takim fajnym rozpoczęciem tej mojej działalności. Także trzymajcie kciuki. No i to jest tak, że jak nie nagrywam, to wiem, co chcę powiedzieć. A jeśli nagrywam, to wstydzę się chyba. No i nie pamiętam, no ale może zmienię troszkę kadr i otworzymy sobie czekoladkę i kawkę i czas na śniadanko. Muszę wam powiedzieć, że z tej strony zdecydowanie lepiej. Także tak, szukamy jedynki. Mamy. Ciężko, jedną ręką. Co to? A, chyba w tą stronę. Czy to jest żyrafa? Czy jakiś renifer chyba? Całkiem niezła. Po treningu czekam właśnie na podwózkę.